Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest to nasz kolejny wykład z serii Zapytaj fizyka. Jego dzisiejszy tytuł to Jak zrozumieć emocje, sekrety mózgu okiem przyrodnika. Czasy mamy emocjonujące, więc tytuł jest jak najbardziej adekwatny. Wykład wygłosi profesor Ewelina Knapska, która związana jest z Instytutem Biologii Doświadczalnej Nęckiego. Związana ona też była z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie studiowała, a następnie w Instytucie Nęckiego robiła doktorat i obecnie tam pracuje. W międzyczasie pracowała parę lat w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Michigan. Natomiast po powrocie do Polski właśnie zaczęła pracować w Instytucie Nęckiego. W 2016 roku zyskała taki bardzo prestiżowy grant ERC. I jest także współkierowniczką Centrum Doskonałości, które nazywa się Brain City w Instytucie Nęckiego. I może tak słowo komentarza, można by się zastanawiać, dlaczego akurat wykład pod takim tytułem mamy w serii Zapytaj fizyka. Natomiast fizycy także zastanawiają się, jak to jest z tym mózgiem, jak on działa. Jest to jakiś, co by nie mówić, fizyczny twór. Także są fizycy, którzy pracują nad zrozumieniem działania mózgu, no i dlatego między innymi chcielibyśmy się czegoś więcej o nim dowiedzieć. Są też różne techniki, które prawdopodobnie z fizyki się wywodzą, o tym więcej usłyszymy, które pomagają te sekrety mózgu zrozumieć. Także głos oddam naszej wykładowczyni, profesor Ewelina Knapska. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że mogę Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, czym się zajmuję. A zajmuję się, tak jak zostało powiedziane, neurobiologią emocji, czyli interesuje nas to, jak mózg kontroluje emocje, w szczególności emocje przekazywane społecznie. I o tym będę chciała dzisiaj Państwu opowiedzieć. No i mam nadzieję, że będzie również interesujące dla fizyków, bo ja fizykiem nie jestem, jak zostało powiedziane. Natomiast z jednej strony są to aspekty techniczne, a poza tym myślę, że wszyscy mamy emocje, więc to jest taka kwestia, która jest potencjalnie interesująca dla każdego. Więc serdecznie zapraszam na wykład. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle przyjemnie, że mogę Państwu opowiedzieć dzisiaj o tym, jak staramy się zrozumieć emocje w laboratorium. To, co nas interesuje, to jak mózg kontroluje stany emocjonalne. Będę dzisiaj Państwu opowiadać przede wszystkim o tym, jak wykorzystujemy modele zwierzęce, żeby zrozumieć kontrolę prostych emocji. Ale wspomnę również o tym, jak badamy ludzi pod kątem aktywności mózgu podczas przeżywania różnych emocji. Gwoli wyjaśnienia, tak jak zostało powiedziane we wstępie, nie jestem fizykiem. Z wykształcenia jestem biologiem i psychologiem. Więc kiedy zostałam poproszona o powiedzenie tego wykładu, zastanawiałam się, co i jak Państwu opowiedzieć i skłoniło mnie to też do refleksji, na ile metody, które my wykorzystujemy w codziennej pracy, pochodzą z innych dziedzin nauki, również fizyki. To zastanawianie się skłoniło mnie do wniosków, że tak, duża część tego postępu, który obserwujemy w ciągu ostatnich 15-20 lat w neurobiologii, bierze się stąd, że zaadaptowaliśmy w naszych badaniach rozliczne metody rozwinięte wcześniej w ramach innych dziedzin nauki i często w zupełnie innych celach. I na to też dzisiaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę podczas mojego wykładu. Będę mówić o emocjach. Chciałabym zatem zacząć od definicji emocji, zastanowienia się, po co nam w codziennym życiu emocje, oraz od opowiedzenia Państwu o tym, czy możemy zarażać się emocjami. To jest to, co mnie szczególnie w mojej pracy interesuje. Emocje przekazywane społecznie, czyli możliwość zarażania się emocjami innych ludzi. Powiem też kilka słów, stąd ta okładka książki, którą tutaj pokazuję, o tym, jakie są neuronalne korelaty empatii, bo zarażanie emocjonalne jest uważane za taką bardzo podstawową formę empatii, z której wyewoluowały bardziej złożone zachowania, o których zwykle myślimy, mówiąc empatię.
Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, jakie znaczenie mają emocje, zastanówmy się najpierw, co to są emocje. Spróbujmy je jakoś zdefiniować. Tu powiem, że nie ma zgody wśród specjalistów, nie ma bardzo precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, co to są emocje. Ale tak funkcjonalnie rzecz biorąc, możemy pokusić się o pewną definicję. Ja tutaj podaję definicję za słownikiem PWN, który mówi, że emocja to, znaczenie słowa emocja to być w ruchu, co odzwierciedla stan znacznego poruszenia umysłu, który często czujemy, kiedy przeżywamy emocje. W psychologii oznacza to uczucia, które uznawane są za składnik subiektywny oraz pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją i zmianą zachowania. Czyli mamy taki czynnik biologiczny, tak jak reakcje fizjologiczne i pewna ekspresja czy zmiana zachowania, które możemy obserwować w sposób obiektywny, oraz bardziej subiektywne uczucia, które definiujemy poprzez subiektywne stany określonych osób i możemy się o nich dowiedzieć, pytając te osoby, ale siłą rzeczy możemy się dowiedzieć o nich nie w sposób bezpośredni i niezbyt obiektywny. Musimy ufać, że to, co osoby badane nam mówią, to prawda. Co nie zawsze musi być, oczywiście mieć miejsce, bo osoby mogą kłamać albo po prostu nie zdawać sobie sprawy z tego, co czują, czy niewłaściwie interpretować swoje odczucia. Dlatego mówimy o tym komponencie subiektywnym. Tak więc, żeby podsumować, mamy następujące składowe emocji. Aktywację organizmu, którą odczuwamy jako pobudzenie emocjonalne i to jest ta reakcja fizjologiczna, o której mówiłam. Powiedzmy, że przygotowujemy się do egzaminu, odczuwamy stres, przygotowujemy się do publicznego wystąpienia, czy występujemy publicznie, odczuwamy stres. Podczas spaceru w lesie, na ścieżce napotykamy węża, zwykle budzi to w nas nieprzyjemne odczucia, rośnie nam ciśnienie krwi, rośnie rytm oddechowy. To jest taka reakcja fizjologiczna, reakcja emocjonalna, która przygotowuje organizm do tego, żeby stawić czoło niebezpieczeństwu. Emocje mają też znak, pozytywny albo negatywny. Mogą budzić pozytywne, przyjemne odczucia albo nieprzyjemne w przypadku stresu egzaminacyjnego czy napotkania węża. Oczywiście to jest cała skala. Emocje mogą być bardziej lub mniej przyjemne bądź bardziej lub mniej nieprzyjemne. No i wreszcie emocje mają specyficzną treść, która zależy od charakteru bodźca, bo inne nieco emocje wzbudzi w nas wąż, a nieco inne wzbudzi stres egzaminacyjny. To krótkie wprowadzenie do tego, czym są emocje. Natomiast jeżeli pomyślimy, po co nam emocje, to okaże się, że pełnią one w naszym życiu sporo ważnych funkcji. Dzięki emocjom dążymy do kontaktu z obiektami, które wywołują emocje pozytywne, a unikamy tych, które są źródłem emocji negatywnych. W ten sposób uczymy się najpierw prostych odpowiedzi na proste bodźce, a potem coraz bardziej skomplikowanych. W dużej mierze nasza nauka szkolna i potem nauka zawodu oparta jest na tym, że coś lubimy i do czegoś dążymy, a czegoś unikamy. Więc tak naprawdę cały proces kształcenia i edukacji wykorzystuje nasze pozytywne i negatywne emocje. Emocje dają nam też energię i sprawność do działania. Ta sprawność jest najwyższa przy umiarkowanym natężeniu emocji. Jeżeli emocje są zbyt słabe, czy nie ma ich wcale, coś nas kompletnie nie interesuje na przykład, albo są zbyt silne, na przykład bardzo się denerwujemy przed egzaminem, to nie przygotujemy się dobrze do tego egzaminu. Nasze optymalne wykonanie ma miejsce wtedy, kiedy emocje są umiarkowanym natężeniu. Wreszcie dzięki emocjom dużo łatwiej wyszukujemy w otoczeniu, ale również we własnej pamięci informacje. Z tym, że wyszukujemy te informacje, które są zgodne z naszym obecnym stanem emocjonalnym.
Jeżeli jesteśmy właśnie smutni i przygnębieni, z dużo większym prawdopodobieństwem przypomnimy sobie, jak ktoś nam zrobił przykrość, albo dostrzeżemy w środowisku bodźce świadczące o zagrożeniu, niż coś przyjemnego. I odwrotnie, jeżeli jesteśmy właśnie radośni, raczej dostrzeżemy bodźce pozytywne i przypomnimy sobie coś miłego. Jeżeli tak jest, to możemy wyobrazić sobie, jak potężny wpływ mają emocje na nasze codzienne funkcjonowanie. A z drugiej strony, jak potężne to jest narzędzie do manipulowania ludźmi. Jeżeli wzbudzimy emocje w drugiej osobie, możemy ją skłonić do podjęcia pewnych określonych działań z dużo większym prawdopodobieństwem, gdyby ona tych emocji nie przeżywała. I tu może trochę racji mieli racjonaliści, którzy mówili, że emocje mogą zaciemniać nasze racjonalne myślenie i kierować naszą uwagę na bodźce, na które byśmy normalnie uwagi nie zwrócili, a na pewno nie przypisywalibyśmy im takiego znaczenia. To niestety znajduje swoje odzwierciedlenie w metodach manipulowania wyborcami przez polityków, bo odpowiednio kierując emocjami ludzi, możemy zyskać poparcie swoich wyborców, możemy zohydzić partię przeciwnika politycznego jego wyborcom. Wreszcie możemy wzbudzić silne emocje, które doprowadzą do określonych reakcji, na przykład wyjścia na ulicę, co możemy obserwować w tej chwili w Polsce. No dobrze, no więc wiemy, że emocje są silnym czynnikiem wpływającym na nasze codzienne zachowania, na to, co postrzegamy, na to, jak myślimy, na to, co sobie przypominamy i w końcu, jakie decyzje podejmujemy. Ale do tej pory mówiłam Państwu przede wszystkim o emocjach, które przeżywamy bezpośrednio. Są jakieś bezpośrednie, namacalne przyczyny zazwyczaj tych emocji, takie jak wąż na ścieżce w lesie, czy egzamin czekający na nas następnego dnia, czy wystąpienie publiczne. No ale czy możemy zarazić się emocjami od innych ludzi? Czyli czy możemy po pierwsze rozpoznać ten stan emocjonalny, a po drugie go przejąć wtedy, kiedy osoby otaczające nas przeżywają jakieś emocje. No i tutaj chciałabym Państwu pokazać dwa filmiki, które ilustrują takie zjawisko, bo tak, odpowiedź jest twierdząca, możemy zarazić się cudzymi emocjami. Pierwszy filmik dotyczy zarażania się strachem. To jest nagranie z imprezy, która miała miejsce w 2010 roku w Amsterdamie podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgromadziło się na tym placu, który Państwo tutaj widzą, około 10 tysięcy ludzi, więc plac był bardzo zatłoczony. I w tym tłumie ludzi jeden z mężczyzn tam obecnych zaczął krzyczeć. To, co jest ważne, to, że on nie krzyczał nic konkretnego, on nie ostrzegał o żadnym niebezpieczeństwie. Nie było informacji werbalnej, on po prostu stał i krzyczał. Ten krzyk spowodował panikę w tłumie. Mimo że ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, czuli się zdezorientowani, czuli się zagrożeni i ta panika się udzielała. Proszę zobaczyć, jaki był efekt tego krzyku. Ze rennen ineens heel snel weg na de 2 minuten op de dam. Ja może już ten film wyłączę. Ja widzę już go któryś raz, natomiast za każdym razem, kiedy go oglądam, sama odczuwam coś nieprzyjemnego. Ci krzyczący ludzie, uciekający, nawet jeżeli widzimy ich na filmie, są w stanie wzbudzić w nas nieprzyjemne odczucie. Jest to bardzo silny efekt, który możemy obserwować, szczególnie w sytuacji braku dostępu do wiarygodnej informacji. Natomiast co z pozytywnymi emocjami? Czy możemy również zarażać się pozytywnymi emocjami? Czy przejmujemy dobry humor innych?
Chciałabym tu Państwu pokazać taki filmik ilustrujący to zjawisko. To jest taki eksperyment terenowy, który ten człowiek, którego tu widzimy na zdjęciu, wykonał w wagoniku metra. On wszedł do tego wagonu, wyjął telefon komórkowy i udawał, że coś czyta czy ogląda i zaczął się śmiać. Proszę zobaczyć, jaka była reakcja ludzi dookoła. Jak widać, śmiech też może być zaraźliwy. Także to jest ilustracja faktu, że możemy zarażać się również pozytywnymi emocjami. Jeżeli pomyślimy o znaczeniu ewolucyjnym, przystosowawczym takich zachowań, to w przypadku strachu jest to przede wszystkim ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Sygnał, że w środowisku jakieś bodźce albo interakcja z jakimiś bodźcami może być niebezpieczna. W przypadku emocji pozytywnych to znaczenie jest przeciwne. Zwykle w ten sposób jednostki informują innych o tym, że interakcja jest bezpieczna. Często przynajmniej ludzie śmieją się po to, żeby pokazać, że są przyjaźnie nastawieni, że interakcja z nimi jest bezpieczna. Więc tego typu relacje służą umacnianiu więzi społecznych. Zarażenie emocjonalne najprawdopodobniej służy wystąpieniu podobnych zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zachowań u obserwatora, u tej osoby czy jednostki, która przejmuje pobudzenie emocjonalne. Co pozwala nam lepiej, szybciej przystosować się do wymagań sytuacji. I do tego chcę nawiązać, mówiąc Państwu o tym, jak mózg kontroluje emocje. Chciałabym zacząć od zastanowienia się, jak my w ogóle możemy badać to zjawisko, to znaczy to, jak mózg kontroluje stany emocjonalne. Zacznijmy może od badań na ludziach, bo w końcu najbardziej interesujemy nas my sami i nasze funkcjonowanie. No więc od wielu lat, żeby nie powiedzieć stuleci, bo tak naprawdę takie badania miały miejsce już jakieś 150 lat temu. Lezje, czyli uszkodzenia określonych części mózgu, powodują określone konsekwencje. Natomiast, jak wiadomo, no, nie robimy celowo ludziom dziur w głowie po to, żeby się dowiedzieć, co ta część mózgu robi. Zwykle takie obserwacje były przypadkowe i wiązały się z jakimiś wypadkami. Jednym z najbardziej słynnych przypadków jest przypadek Finansa Gage'a, który był pracownikiem kolei żelaznych i podczas układania torów ubijał, te tory miały biec przez jakiś skalisty rejon i tych skał należało się pozbyć, więc on ubijał takim metalowym prętem proch, którym miano wysadzić tę skałę. Doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas ubijania prochu, ten proch wybuchł, a pręt przeszedł Gage'owi przez szczękę i przez płat czołowy mózgu. Wyszedł gładko, bo ta siła uderzenia była tak duża, że w zasadzie przeleciał przez głowę Gage'a. A co ciekawe, on nawet nie stracił przytomności. Wyszedł z tego cało, fizycznie wyszedł z tego cało, jednakże jego zachowanie się kompletnie zmieniło. Z osoby odpowiedzialnej, dbającej o swoją przyszłość i rodzinę, stał się alkoholikiem, hazardzistą, który skończył marnie. I bynajmniej nie z jakichś powodów zdrowotnych, tylko z powodu zmiany osobowości.
Potem dowiedzieliśmy się z kolejnych badań, że tak, kora przedczołowa, która została uszkodzona u Gage'a, ma kolosalne znaczenie dla tego, kim jesteśmy, jak się zachowujemy i jak kontrolujemy nasze impulsy. No więc mamy lezje, które nie są bardzo precyzyjne, ale zbieranie tego typu informacji bardzo przybliżyło nas do rozumienia tego, jak działają różne rejony mózgu, jakie potencjalne funkcje mogą pełnić. Możemy rejestrować aktywność elektrofizjologiczną albo z powierzchni mózgu, badając tak zwane EEG, czyli fale mózgowe, które możemy rejestrować z elektrod przyczepionych do powierzchni czaszki. Nie musimy, to nie jest badanie inwazyjne. No, albo wkładając elektrody do odsłoniętego mózgu, no i to znowu robi się zwykle przy okazji operacji neurochirurgicznych. Możemy, zwykle robi się to również z, nie tylko z powodów ciekawości naukowej, ale też po to, żeby dowiedzieć się, jak działa otaczająca tkanka, na przykład podczas operacji, w których usuwa się fragmenty odpowiedzialne za ataki epileptyczne, bada się okoliczną tkankę, żeby dowiedzieć się, jak ona funkcjonuje, jak dużo chirurg ma usunąć tej tkanki. Więc tego typu dane o ludziach możemy też zbierać. No i w końcu przez ostatnie, no już prawie kilkadziesiąt lat, używamy skanerów funkcjonalnego rezonansu magnetycznego po to, żeby zobaczyć, jaka jest aktywność różnych części mózgu podczas wykonywania określonych zadań, oglądania różnych bodźców. Osoba badana leży w takim skanerze, jak ten tutaj pokazany, no i na takim małym ekranie ma wyświetlany film czy bodźce, czy podawane różne bodźce przez słuchawki i wtedy możemy zobaczyć, co się dzieje z mózgiem tej osoby, na ile jest on aktywny i w których rejonach. Ale tak jak Państwu wspominałam, badamy również zwierzęta i postęp, o którym chcę Państwu dzisiaj również opowiedzieć, postęp ostatnich 20 lat, spowodował, że możemy zajrzeć głębiej w to, jak funkcjonuje mózg. Możemy zobaczyć działanie pojedynczych neuronów, możemy zobaczyć ich aktywność, możemy też w końcu manipulować ich działanie, możemy je włączać i wyłączać po to, żeby zobaczyć, jaką pełnią funkcję. No i okazuje się, że wyniki tych badań przeprowadzonych przez ostatnie 15 lat wyraźnie pokazują, że nawet w tej samej strukturze mózgu możemy mieć obwody neuronalne, które kontrolują zupełnie przeciwstawne zachowania. Na przykład wysoki i niski strach. Jak pobudzimy jeden obwód, widzimy, że zwierzę się bardzo boi. Jak pobudzimy drugi, tłumimy strach. No jeżeli tak jest, to niestety, ale rozdzielczość, którą mamy w fMRI, nie pozwala nam na zobaczenie tak precyzyjnych różnic pomiędzy obwodami neuronalnymi. No i nie pozwala nam oczywiście też badać ich funkcji w sensie sprawdzania, co się stanie, jak zablokujemy czy pobudzimy te obwody. Z powodów etycznych, ale również z powodu stopnia złożoności mózgu, bo modele zwierzęce są tak potrzebne, również dlatego, że ten mózg jest dużo prostszy i jednak dużo prościej nam go zrozumieć w związku z tym. To dobrze, ale jeżeli zaczęłam Państwu opowiadać o tym, co mnie interesuje, mówiłam o emocjach, mówiłam o zarażaniu emocjonalnym, no ale jeżeli chcemy wykorzystywać modele zwierzęce, to musimy się zastanowić, czy zwierzęta w ogóle mają emocje. Co jeszcze jakiś czas temu nie było pytaniem zupełnie banalnym. Przez wiele, wiele lat ludzie uważali, że zwierzęta to są takie czarne skrzynki, które tam jakiś bodziec do nich dochodzi, a one jakoś reagują. Zasadniczo nie badano emocji u zwierząt, bo nie zakładano, że zwierzęta emocje posiadają. Ten stan rzeczy się zmienił na dobre, jeżeli chodzi o neurobiologię, w latach 70. XX wieku, kiedy ludzie zaczęli obserwować strach u szczurów. Potem podobne badania prowadzono na myszach, a jak Państwo wiedzą, szczury i myszy to najbardziej popularne modele zwierzęce stosowane w laboratoriach neurobiologicznych. Natomiast co z bardziej
zaawansowanymi czy bardziej skomplikowanymi emocjami. Okazało się, że takie zachowania jak pomoc słabszym, chorym czy upośledzonym członkom społeczności nie są typowo ludzkie. Opisywano przypadki, w których małpy zajmowały się na przykład innymi osobnikami, które miały zespół Downa. Małpy, podobnie jak ludzie, mają takie zaburzenie genetyczne, które prowadzi do zespołu Downa i te zwierzęta, niektóre z nich przeżywają, natomiast są gorzej dostosowane do środowiska, gorzej się uczą, gorzej zdobywają pokarm. Więc tym zwierzętom inne zwierzęta w stadzie pomagały. Uczucia takie jak poczucie sprawiedliwości, czy smutek po śmierci członka stada wymagają dużo bardziej zaawansowanych procesów i umysłowych, i emocjonalnych, żeby je przeżywać i okazywać. I okazuje się, że małpy też to potrafią. Żeby zilustrować to, o czym mówię, zaraz Państwu pokażę film przygotowany przez Fransa Devala, który przez wiele lat badał naczelne w rezerwatach, gdzie mogą żyć w warunkach zbliżonych do naturalnych, jak również w laboratorium. I ten film, który chcę Państwu pokazać, to właśnie efekt takiego doświadczenia laboratoryjnego, który pokazuje poczucie sprawiedliwości u naczelnych. Is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests her rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Państwo mogli zaobserwować, zadaniem małp w tym eksperymencie było poddawanie kamienia eksperymentatorowi. W zamian dostawały nagrodę. To jest prosta reakcja, której małpy się szybko uczą. Ale ta nagroda była różna. Jedna z małp dostawała ogórek, druga dostawała winogron. Winogrona są dużo bardziej atrakcyjne oczywiście. Jak Państwo mogli zobaczyć, małpy czuły się wyraźnie, te, które dostawały ogórki, czuły się wyraźnie pokrzywdzone i okazywały to bardzo ekspresyjnie i w bardzo jednoznaczny sposób. Jak Państwo widzą, zwierzęta mają zatem emocje i takie nawet dosyć złożone koncepcje pewnej sprawiedliwości społecznej. Jeżeli tak jest, to pytanie, jak daleko to sięga? Bo mówimy o naczelnych, tak? No, szympansy są bardzo blisko od nas, jeżeli chodzi o zarówno genetykę, jak i pewną złożoność mózgu. Natomiast takie laboratoryjne badania nad empatią pokazują, że już mniej zaawansowane ewolucyjnie małpy mają pewne zachowania empatyczne. Tutaj jest taki bardzo klasyczny eksperyment, który tak naprawdę w tym czasie przeszedł bez echa, bo tak jak Państwu mówiłam, w takim mainstreamie raczej nie myślało się o tym, że zwierzęta mają emocje, ale przeprowadzono go już w 1964 roku. W tym eksperymencie małpa miała za zadanie pociągać za łańcuszek i w zamian dostawała atrakcyjny kawałek pokarmu. I małpy się oczywiście szybko tego uczyły i chętnie współpracowały. Współpracowały do czasu, kiedy wprowadzono taką modyfikację w eksperymencie, która polegała na tym, że pociągnięcie łańcuszka prowadziło do szoku, nieprzyjemnego szoku elektrycznego dla małpy, która znajdowała się w sąsiedniej klatce. Wtedy małpy przestawały ciągnąć za sznureczek, mimo że były dosyć głodne i mimo że ten pokarm był dla nich wyraźnie atrakcyjny. Ten dyskomfort
zwierzęcia, które znajdowało się obok, powodował, że powstrzymywały się przed tą reakcją. No dobrze, no ale to ciągle jeszcze małpy. No a co z naszymi zwierzętami laboratoryjnymi, najczęściej badanymi w laboratoriach, czyli szczurami i myszami? Otóż w 2011 roku Inbal Benami Bartal z grupy Peggy Mason pokazała, że szczury są w stanie uwalniać swoich kolegów zamkniętych w małej, niewygodnej klatce. W tym doświadczeniu jeden ze szczurów był zamykany w takim przezroczystym pojemniku, który tu Państwo widzą, no i nie mógł się stamtąd wydostać, ponieważ ten pojemnik stoi na środku jasno oświetlonego pomieszczenia, to ten szczur prawdopodobnie nie czuł się tam specjalnie komfortowo i prawdopodobnie dawał to znać drugiemu zwierzęciu, że tam nie jest specjalnie przyjemnie tam, gdzie jest. Drugi szczur uczył się go uwalniać przez naciśnięcie takiej dźwigni, która otwierała drzwiczki do tego zamkniętego pudełka, mógł uwalniać kolegę. No i okazało się, że szczury dosyć efektywnie uczą się tej reakcji. No więc również szczury mają takie zachowania pomocowe, jak mówimy, tak? Chcą pomóc innemu zwierzęciu. Co ciekawe, żeby szczury uczyły się takiej reakcji, muszą się znać. Jeżeli to były szczury nieznajome, to z dużo mniejszym prawdopodobieństwem angażowało się w pomoc koledze. Tak czy inaczej, to doświadczenie pokazuje, że nawet szczury mają dosyć złożone zachowania, które służą zmniejszeniu cierpienia drugiego osobnika czy dyskomfortu. W tym wypadku to nie było specjalnie bolesne, ale było nieprzyjemne. Ok, czyli z dosyć dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że mózg, który kontroluje takie zachowania, wykształcił już u zwierząt takie obwody neuronalne, które służą kontroli emocji, w szczególności emocji przekazywanych społecznie. No i to jest to, co badamy w laboratorium. No i tutaj obiecana historia techniczna i pewien rozwój technologii, który spowodował, że możemy badać takie obwody neuronalne i ich funkcje. Tworzymy taki konstrukt genetyczny, który łączy kanał jonowy, który normalnie powinien znaleźć się w błonie neuronu, czyli komórki nerwowej, z białkiem światłoczułym. I teraz to białko światłoczułe, jak na nie świecimy określoną długością światła, to możemy spowodować, że ten kanał się otworzy. Jak Państwo wiedzą, przekaźnictwo w mózgu jest w dużej mierze elektryczne, w związku z tym napływ jonów przez kanał do komórki nerwowej może spowodować, że ją pobudzimy albo zahamujemy. No i tak się robi. Mamy takie konstrukty, te konstrukty trzeba wprowadzić do komórki, do tego służą tak zwane wektory wirusowe, to nie są prawdziwe wirusy, one nie są infekcyjne, nie wywołują chorób, natomiast mają możliwość wnikania do komórki. Jak wnikną do tej komórki, to mogą ten materiał, który niosą, przekazać i komórka zaczyna produkować te białka sama, wbudowywać je w swoją błonę. Jak to nastąpi, to potem możemy tam poświecić na te komórki, je włączyć albo wyłączyć. No i świecimy zwykle za pomocą światłowodu, który jest wprowadzany do mózgu. Zwykle światłem niebieskim pobudzamy, a światłem żółtym hamujemy. Chociaż teraz już takich konstruktów genetycznych i rodzajów tych białek światłoczułych, które mają bardzo różne parametry zamykania i otwierania, czy różne możliwości zamykania i otwierania kanałów z różną charakterystyką czasową, jest już bardzo dużo na rynku. Prowadzi się też badania, które wydaje się, że zakończą się sukcesem nad tym, żeby używać światła podczerwonego. Wtedy nie trzeba nic wprowadzać do mózgu, wystarczy poświecić, ponieważ takie światło przechodzi przez czaszkę. Możemy poświecić z zewnątrz i spowodować właśnie pobudzanie czy hamowanie określonych grup neuronów. Ta metoda spowodowała prawdziwy przełom, ponieważ pozwala bardzo precyzyjnie, bo możemy też dzięki tym konstruktom genetycznym wprowadzać białka światłoczułe do określonych klas neuronów czy do określonych typów neuronów. Możemy je bardzo precyzyjnie w czasie pobudzać.
W związku z tym daje to nam dużo, dużą możliwość kontroli, takiej, która na pewno nie była osiągana wcześniej innymi metodami, kontroli aktywności określonych grup neuronów. Możemy zobaczyć, do czego one służą. W praktyce przeprowadzamy taką operację, która polega na wprowadzeniu tych konstruktów genetycznych do mózgu zwierzęcia, zainstalowaniu światłowodu i pobudzaniu tych komórek w określonych sytuacjach, kiedy zwierzę wykonuje jakieś, kiedy się czegoś uczy, kiedy się jakoś zachowuje, kiedy jest w nowym środowisku. To nam pozwala wyciągać wnioski na temat funkcji tych grup neuronów, które badamy. No i tutaj chciałabym Państwu zilustrować to tak, jednym ze swoich badań, które dotyczy właśnie zarażania emocjonalnego. Chcieliśmy się tutaj dowiedzieć, czego zwierzęta mogą dowiedzieć się o zagrożeniu, wchodząc w interakcję z innym. Jak Państwu mówiłam, u ludzi uważa się, że zarażanie emocjonalne no właśnie służy między innymi przekazowi informacji. Możemy dowiedzieć się o zagrożeniu w środowisku. Wiemy, że myszy i szczury też reagują na takie bodźce. Obserwowaliśmy to wiele razy w laboratorium, już takie badania prowadzę od wielu lat. Natomiast w pewnym momencie zadaliśmy sobie takie pytanie, na ile precyzyjna jest ta informacja? Czy zwierzęta przez obserwacje czy przez interakcje z innymi, które są pobudzone emocjonalnie, mogą powiedzieć, czy to zagrożenie jest odległe, czy też bardzo bliskie? Bo to z kolei determinuje, jak się zachować. Otóż myszy i szczury, tutaj jak Państwo widzą na ilustracji, jeżeli zagrożenie jest odległe, na przykład gdzieś tam w oddali fruwa ptak drapieżny, no to zachowują czujność, badają środowisko, przyglądają się, co się tam dzieje, ale nie chowają się, bo generalnie no, musiałyby przestać szukać pożywienia, co jest zasadniczym celem eksploracji czy celem przeszukiwania środowiska u myszy i szczurów. W związku z tym raczej pozostają ostrożne. Mówimy o takich zachowaniach oceny ryzyka. Więc przyglądają się, sprawdzają, na ile to ryzyko jest realne, ale nie wykonują żadnych bardziej gwałtownych działań. Co innego, jeżeli zagrożenie jest bardzo bliskie. Jeżeli ten ptak, tak jak na tej dolnej ilustracji, jest tuż, tuż, albo kot jest tuż, tuż. Tutaj dla ułatwienia powiem, że w tym kole jest taka mała myszka, która właśnie ukryła się przed kotem. No to zwierzęta, gryzonie, albo zamierają, czyli przestają się ruszać w nadziei, że ten drapieżnik ich nie zauważy, albo uciekają. No więc te reakcje są zupełnie inne. Ok, więc to nam daje możliwość odczytania pośrednio, czy ta informacja przekazana emocjonalnie poprzez interakcję z drugim pobudzonym osobnikiem rzeczywiście wpłynęła w ten sposób na zachowanie odbiorcy. Czy on dostał tą informację o odległości zagrożenia. Musimy tutaj wykorzystać takie modele nieco uproszczone, żeby kontrolować wszystkie czynniki, które mogłyby potencjalnie mieć wpływ. No i mamy takie dwa modele, których użyliśmy. W modelu bliskiego zagrożenia dwa szczury są w tej samej klatce, przegrodzone są taką perforowaną przegrodą, więc mogą się widzieć, słyszeć, czuć. Jeden z nich jest poddawany warunkowaniu strachu, to znaczy co jakiś czas dostaje taki nie bardzo silny, ale nieprzyjemny impuls elektryczny poprzez podłogę klatki. Więc to zwierzę, które nie może uciec z tej klatki, jest dosyć wystraszone. To jest dla niego nieprzyjemne. A my obserwujemy, jaki to ma wpływ na tego drugiego szczura, któremu nic złego się nie dzieje, ale jest blisko tego drugiego, który przeżywa coś nieprzyjemnego. Drugi model odległego zagrożenia polega na tym, że jeden ze zwierząt idzie do drugiego pokoju, czy jest przenoszone do drugiego pokoju, wkładane do nowej klatki, gdzie ma warunkowanie strachu, tak jak w tym pierwszym modelu, ale w tym przypadku ten drugi szczur tego nie widzi i nie słyszy. A potem to zwierzę uwarunkowane po tej procedurze warunkowania strachu wraca do klatki domowej, gdzie oba szczury wchodzą ze sobą w interakcję. No i teraz jak te szczury wchodzą ze sobą w interakcję, no to szczur ten naiwny, ten, któremu nic się nie stało,
może się czegoś dowiedzieć poprzez tą interakcję społeczną. I to jest taki model, w którym zwierzę uciekło drapieżnikowi. Teraz te dwa szczury wchodzą ze sobą w interakcję i powiedzmy w cudzysłowie rozmawiają. A propos rozmawiają, to rejestrujemy tutaj ultradźwięki, czyli takie dźwięki niesłyszalne dla ucha ludzkiego w każdym razie, w których szczury się porozumiewają. No i w tych dwóch modelach mamy zupełnie inne charakterystyki tych ultradźwięków. W tym pierwszym modelu bezpośredniego zagrożenia pojawiają się 22 kHz takie okrzyki, które zwykle zwierzęta wydają z siebie, jak są bardzo przestraszone. Natomiast w tym drugim modelu dominują takie wysokoczęstotliwościowe i bardziej zróżnicowane wokalizacje, takie z maksimum 50, 60, 70 kHz. I to są wokalizacje charakterystyczne dla takich spokojniejszych interakcji społecznych. Także wiemy, że też zachowanie zwierząt w tych dwóch modelach się różni. W tym pierwszym modelu zwierzęta obserwujące szczura, któremu się dzieje coś nieprzyjemnego, często zamierają, generalnie ograniczają swoją eksplorację środowiska, są raczej takie powolne i nieruchome. Natomiast w tym drugim modelu wręcz przeciwnie, są bardzo pobudzone, biegają po środowisku, robią dużo tak zwanych stójek, czyli stawania na tylnych łapach po to, żeby zorientować się, co tam się dzieje w środowisku. Więc różnią się na behawioralnie, te, jeżeli chodzi o zachowanie zwierząt obserwujących kolegę, któremu się coś dzieje albo któremu się coś stało jakiś czas temu, to te efekty są zupełnie inne. I tutaj chciałam Państwu pokazać, jak wykorzystaliśmy optogenetykę, żeby sprawdzić, czy obwody neuronalne w ciele migdałowatym, takiej strukturze, o której wiemy, że jest bardzo ważna dla kontroli bezpośrednich, nieprzeżywanych emocji, czyli takich powodowanych przez bezpośrednio oddziałujące bodźce. Chcieliśmy sprawdzić, czy te obwody są też istotne dla przetwarzania emocji społecznych, czyli naszego zarażania emocjonalnego. A jeżeli tak, to czy będzie jakieś zróżnicowanie w tych dwóch modelach, o których przed chwilą Państwu mówiłam. My wykorzystaliśmy takie konstrukty optogenetyczne, które pozwalają na ekspresję kanałów jonowych do pobudzania czy hamowania komórek tylko w tych neuronach, które były aktywne podczas interakcji społecznej. A ja może nie będę tutaj mówić za dużo o szczegółach technicznych, bo to jest dosyć skomplikowane. Natomiast muszą mi Państwo uwierzyć, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której w określonych obwodach neuronalnych w ciele migdałowatym mieliśmy ekspresję światłoczułych białek. No i takie zwierzęta wpuściliśmy do tak zwanego otwartego pola, które jest po prostu nowym środowiskiem dla zwierzęcia. Jest takim pudełkiem metr na metr i w jednym z jego rogów umieściliśmy domek, w którym zwierzę mogło się schować, żeby badać takie reakcje unikania czy ucieczki, a drugi przeciwległy róg był jasno oświetlony. Ponieważ zwierzęta, szczury się boją jasno oświetlonych przestrzeni, założyliśmy, że to będzie dobry test tego, na ile one są odważne, na ile pewnie się czują w tym środowisku, czy tam będą podchodzić i wąchać tą część otwartego pola, czy nie. No i tutaj podsumowuję te wyniki. To było oczywiście bardzo długotrwałe doświadczenie na wielu zwierzętach, gdzie badaliśmy zarówno pobudzanie, jak i hamowanie. Natomiast wnioski z tego eksperymentu są następujące. W pierwszym z modeli, gdzie zwierzęta miały interakcje ze szczurem, czy obserwowały szczura, któremu się coś niedobrego właśnie działo i ta interakcja pobudzała aktywność tych obwodów neuronalnych, to potem włączenie tych obwodów powodowało, że one się chowały do domu. Natomiast w drugim modelu podobna manipulacja doprowadziła do tego, że zwierzęta eksplorowały środowisko, badały je, sprawdzały, co tam się dzieje, podchodziły nawet do tego oświetlonego obszaru, a
aczkolwiek ostrożnie, bo zwykle to były takie krótkie podejścia, które się kończyły odwracaniem się tyłem i uciekaniem w stronę domu. No więc podsumowując to, co Państwu pokazałam, to, co chciałabym tu przekazać, to to, że po pierwsze odkryliśmy, że szczury są w stanie przeczytać czy odczytać emocje innych i w ten sposób dowiedzieć się dosyć precyzyjnie o tym, jak odległe jest zagrożenie, co pozwala efektywnie go uniknąć, oraz że obwody neuronalne, które badaliśmy w ciele migdałowatym, te, które są zaangażowane w przetwarzanie informacji społecznej, są po pierwsze nieco inne w przypadku obu modeli, a po drugie wydaje się, że przynajmniej do pewnego stopnia emocje społeczne wykorzystują podobne obwody neuronalne jak emocje wywołane przez bezpośrednie zagrożenie. Wszystko to, o czym Państwu do tej pory mówiłam, dotyczyło zachowania czy interakcji pomiędzy dwoma osobnikami. Ale w naturze zwykle mamy więcej niż dwa osobniki i o ile potrzebujemy takich uproszczeń, żeby badać funkcję mózgu, przynajmniej na początku, żeby zrozumieć te bardzo podstawowe mechanizmy, to, co jest również ważne w życiu społecznym, to z kim ta interakcja ma miejsce. No i stąd narodził się pomysł na taką klatkę, którą nazywamy EcoHub, która służy do pomiaru zachowań społecznych w warunkach zbliżonych do naturalnych. Oczywiście one nie są zupełnie naturalne i są utrzymane w taki sposób, żeby można było kontrolować zachowanie zwierząt i je rejestrować. Zależy nam na tym, żeby móc rejestrować zachowanie zwierząt przez dłuższe okresy czasu i dowiedzieć się, gdzie myszy spędzają najwięcej czasu, czy interesują się bodźcami społecznymi, czy lubią przebywać z innymi osobnikami i tak dalej. Czyli jednym słowem interesują nas zachowania społeczne. Żeby rejestrować te zachowania, zbudowaliśmy taki system, który składa się z czterech klatek połączonych ze sobą korytarzami. Każdy z korytarzy jest wyposażony w dwie anteny RFID, a każde zwierzę ma wszczepiony pod skórą na szyi transponder z unikalnym numerem. Dzięki temu możemy zidentyfikować każdą mysz w systemie. W dwóch przeciwległych pudełkach znajduje się jedzenie i woda, do których myszy mają wolny dostęp przez cały czas trwania eksperymentu, a w dwóch pozostałych klatkach, w rogach, są perforowane ścianki, za którymi możemy prezentować bodźce. To może być inna mysz, ale najczęściej używamy bodźców zapachowych, czyli w praktyce jakiejś ściółki, w której mieszkają inne myszy i która jest przesiąknięta ich zapachem. I porównujemy na przykład, jak te myszy, które testujemy, są zainteresowane takim zapachem społecznym w porównaniu do zapachu zwykłej ściółki albo jakiegoś neutralnego, niespołecznego zapachu. Tutaj jest krótki film ilustrujący, jak myszy się zachowują w tym systemie. To jest prototyp tej klatki, dlatego on jeszcze wygląda nieco mniej profesjonalnie niż ta klatka, którą przed chwilą pokazywałam, a ma taki dodatkowy odczyt w postaci migających światełek. Za każdym razem, kiedy mysz przechodzi tutaj przez te korytarze łączące klatki, mogą Państwo zaobserwować, że zapala się światełko. W tej chwili takich systemów mamy kilka w laboratorium i możemy równolegle prowadzić kilka doświadczeń. No i cóż możemy zmierzyć w takim systemie? Możemy po pierwsze, tak jak wspominałam, sprawdzić, czy mysz woli przebywać w pobliżu zapachu innych myszy, czy zapachu niespołecznego. Możemy też sprawdzić, jak dużo czasu myszy spędzają ze sobą i z kim wolą przebywać. My nazywamy tę miarą socjalności. Tutaj taka ilustracja. To jest model genetyczny, w którym u tych myszy uszkodzono gen FMR1, to jest gen, który też podlega mutacji w tak zwanym zespole łamliwego chromosomu X, który związany jest z zaburzeniami poznawczymi, ale również zaburzeniami interakcji społecznych. I rzeczywiście te zwierzęta, które testowaliśmy w porównaniu do tak zwanych myszy typu dzikiego, czyli myszy niezmienionych genetycznie, mają mniejsze preferencje do zapachu społecznego i mniej czasu spędzają z innymi osobnikami. Ale wspominałam na początku o sieciach społecznych i to jest taka tematyka, którą zaczęliśmy się zajmować ostatnio, bo okazało się, że jak popatrzyliśmy na zachowanie naszych zwierząt w systemie EcoHub bliżej,
to okazało się, że one tworzą dosyć stabilne sieci społeczne. Otóż są takie myszy, które mają dużo interakcji z innymi, są w pewnym rodzaju takimi hubami społecznymi. To są te myszy, które tutaj są zaznaczone takimi zielonymi kółeczkami większymi, bo ta średnica kółka odzwierciedla, ile one mają interakcji społecznych z innymi. A są takie myszy, które są mało społeczne, to są te, które widać tutaj na obrzeżach. One mają mniej interakcji społecznych i wchodzą w interakcję z mniejszą liczbą zwierząt w grupie. No i okazuje się, że jesteśmy też w stanie odwracalnie zaburzyć taką sieć, wyłączając plastyczność kory przedczołowej, o której Państwu wspominałam na początku wykładu, to ta część mózgu, która uległa uszkodzeniu u Finansa Gage'a. Oczywiście u myszy to jest dużo mniejsza struktura i mniej skomplikowana, ale tak czy inaczej, jak ją uszkodzimy, to te interakcje społeczne również ulegają zaburzeniu. Ponieważ możemy robić to odwracalnie, po paru dniach mamy taki enzym, który powoduje zahamowanie plastyczności neuronalnej przez pewien czas, bo on jest aktywny przez kilka dni. Potem jego aktywność się kończy i ta struktura zaczyna działać normalnie i widzimy również odtworzenie tej sieci. Co ciekawe, ona wraca do takiego samego kształtu, jaki miała przed tą interwencją. Więc wydaje się, że to jest coś stabilnego związanego z grupą społeczną. Ponieważ mówiłam Państwu o tym, jak zwierzęta zarażają się emocjami, jak uzyskują informacje od innych poprzez interakcje społeczne, to chciałabym tutaj jeszcze ilustracyjnie pokazać takie doświadczenie, które ostatnio zrobiliśmy, a które pokazuje, że myszy w systemie EcoHub dzięki informacjom zapachowym od innych zwierząt mogą dowiedzieć się, gdzie jest atrakcyjny pokarm. Czyli mogą przystosować się do środowiska. W tym doświadczeniu mieliśmy 12 myszy w klatce i one sobie tam mieszkały przez 2 dni, przyzwyczaiły się do tej klatki, stworzyły jakąś grupę społeczną. Następnie 2 z tych myszy losowo wybrane były oddzielane do takich pojedynczych klatek i jedna z nich w tej klatce dostawała do picia zwykłą wodę, a druga roztwór cukru, 10% roztwór cukru. To jest taki bardzo słodki roztwór, który jest atrakcyjny dla myszy. One bardzo chętnie go piją. No i potem wzięliśmy ściółkę z tych klatek, w których znajdowały się te 2 myszki i prezentowaliśmy ją innym myszom w systemie, tym, które zostały w klatce EcoHub. Czyli w jednej klatce mieliśmy zapach od tej myszy, która piła wodę z cukrem, a w drugiej zapach myszy, która piła po prostu wodę. I to, co zaobserwowaliśmy, to to, że zapach myszy, która piła wodę z cukrem, przyciągał inne myszy dużo bardziej niż zapach myszy, która piła zwykłą wodę. One spędzały tam więcej czasu, co więcej, interesowały się tym zapachem długo, bo przez 12 godzin obserwacji. I to zainteresowanie nie wygasało, czyli one tam wracały. Co więcej, wprowadzenie tego zapachu do środowiska spowodowało, że te myszy dużo więcej chodziły za sobą, miały dużo więcej aktywnych interakcji, czyli chodziły jedna za drugą w rurce. No, potem postanowiliśmy sprawdzić w nieco bardziej złożonym eksperymencie, czy taki zapach może pomóc znaleźć nagrodę potencjalnie w nowym środowisku. To, co zrobiliśmy, to najpierw myszy trzymaliśmy razem w jednym systemie EcoHub, potem 2 z nich zostały przełożone do innej klatki EcoHub, tak samo wyglądającej na innym piętrze naszego systemu, który Państwu pokazywałam parę slajdów temu. No i znowu tutaj w tym wariancie zwierzęta miały do wyboru albo wodę z cukrem, albo zwykłą wodę. Czyli w jednym miejscu była woda z cukrem, w drugiej zwykła woda. No i te 2 myszy sobie tam chodziły po tej klatce i jak Państwo się domyślają, dużo chętniej piły wodę z cukrem niż zwykłą wodę. A potem te myszy wyjęliśmy, wyczyściliśmy butelki, czy też wymieniliśmy w zasadzie butelki na nowe i teraz butelki już miały tylko zwykłą wodę. Więc to, co zostało, to zostały ślady zapachowe zostawione przez te 2 myszy, które tam przez jakiś czas mieszkały. Natomiast nie było już wody z cukrem. I do tak przygotowanej klatki przełożyliśmy myszy z tego pierwszego systemu, żeby zobaczyć, czy one w jakikolwiek sposób skorzystają z tej informacji, którą zostawiły tam te 2 myszy mieszkające wcześniej.
I to, co zaobserwowaliśmy, bardzo przypominało to, co widzieliśmy wcześniej. To znaczy znowu myszy dużo bardziej interesowały się tym zapachem, który pochodził od myszy pijących wodę z cukrem, czyli interesowały się tą częścią klatki, gdzie wcześniej była woda z cukrem. I podobnie jak wcześniej, wzrosła ilość ich interakcji społecznych. My mierzymy te interakcje, przypomnę, jako poruszanie się w rurce, podążanie za sobą w rurce. I co ciekawe, jak popatrzymy na te interakcje społeczne, to okaże się, że one się zmieniają nierównomiernie. To znaczy te myszy, o których wspominałam wcześniej, które mają dużo interakcji społecznych i są takimi hubami społecznymi, podążają za innymi dużo więcej. Są dużo bardziej aktywne. Ich aktywność wzrasta proporcjonalnie więcej niż aktywność tych mniej socjalnych myszy, która też nieco wzrasta, ale w mniejszym stopniu. Także wydaje się, że ta informacja o nagrodzie, która jest wyłącznie informacją zapachową, prowadzi do zmian w zachowaniu. Z jednej strony pozwala zwierzętom efektywniej znaleźć to miejsce, gdzie była nagroda, a z drugiej strony zmienia ich zachowania społeczne. To, co jest również interesujące tutaj, to że ta informacja powoduje, że zwierzęta piją więcej wody z tej butelki, gdzie wcześniej była woda z cukrem. Mimo że to jest zwykła woda i ona jest dokładnie taka sama jak ta woda, która jest w drugiej klatce, to przez tą informację społeczną, zapachową, wydaje się, że ta woda ma większą wartość dla zwierząt. Te wyniki są dosyć interesujące, dlatego że pokazują, że dzięki obecności takiej informacji przekazywanej społecznie w środowisku, zwierzęta mogą efektywniej znaleźć to miejsce, które potencjalnie zawiera coś atrakcyjnego do jedzenia. Podsumowując tę część dotyczącą systemu EcoHub, chciałabym powiedzieć, że używając tego systemu możemy badać zachowania społeczne myszy w warunkach bardziej naturalnych niż to zazwyczaj ma miejsce w laboratorium. Możemy obserwować spontaniczne zachowania społeczne, ale też relacje w grupie, co wydaje się bardzo ważne. Możemy też dowiedzieć się o tym, jak myszy uczą się od innych, gdzie znajduje się atrakcyjny pokarm. I tutaj chciałabym skończyć i podziękować Państwu za uwagę, a członkom mojego laboratorium za współpracę. Chciałabym szczególnie podkreślić wkład Karoliny Andraki, Kacpra Kondrakiewicza, Maćka Winiarskiego, Ksenii Mejzy i Alicji Puścian w te wyniki, które dzisiaj Państwu pokazywałam, pochodzące z mojego laboratorium. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dobrze, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Teraz plan jest taki, że ja będę czytać pytania, które się pojawiły, a potem na nie odpowiadać. Więc chciałabym zacząć od pierwszego pytania, które brzmi, czym są zbiorowe emocje? Ono się pojawiło, zanim mogli Państwo obejrzeć filmiki o zarażeniu emocjonalnym, więc ja myślę, że to już trochę więcej Państwo wiedzą, na czym to zjawisko polega. No, generalnie jest tak, że odczuwamy emocje innych ludzi, w szczególności strach, ale też pozytywne emocje, jak pokazywałam. W związku z tym zarażamy się nimi do jakiegoś stopnia i przez to one jakby rozprzestrzeniają się w populacji czy w grupie ludzi, którzy się znajdują blisko siebie. I te zbiorowe emocje, tutaj może warto podkreślić, są zależne od sytuacji. To znaczy są takie sytuacje, w których dużo łatwiej zarażamy się emocjami niż w innych. Na przykład jeżeli mamy niedobór informacji, to dużo łatwiej będziemy szukać tych informacji w zachowaniu innych ludzi. Proszę sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, w której, którą pokazywałam na stadionie czy na koncercie. Mamy dużą grupę ludzi, którzy no, mają ograniczony dostęp do informacji i nagle ktoś wpada w panikę. Wtedy ta panika łatwo się udziela. Ale jeżeli idziemy ulicą, jest spokojnie, nic się nie dzieje i nagle jakiś człowiek na ulicy zaczyna krzyczeć,
to raczej ta panika nam się nie udzieli. Raczej będziemy myśleć, że coś się mu stało, że nie wiem, jest chory, że ma jakiś problem. Także to mocno zależy od kontekstu, ale tak, zbiorowe emocje są możliwe jak najbardziej. Drugie pytanie jest o tym, czy emocje są wrodzone, czy nabywamy je później. I jak rozumiem, sprowokowało to pytanie to moje stwierdzenie, że jeżeli spotkamy węża w lesie, to odskoczymy. Naprawdę jest niebezpieczne. Generalnie odpowiedź na pytanie, czy emocje są wrodzone, czy też nabywamy je później, jest taka, że część emocji jest wrodzona. Strach do pewnego stopnia, znaczy są takie bodźce, które same przez się wywołują strach i wtedy mówimy, że to są bodźce wrodzone, a są takie, które dużo łatwiej wyuczyć się strachu na nie niż na inne. I wąż jest bardzo dobrym przykładem, prawdopodobnie dlatego, że nasi przodkowie mieli powody, żeby obawiać się węży. Jeżeli zarówno u ludzi, jak i u małp wiadomo, że łatwiej uwarunkować strach na kształty przypominające węże niż na kształty przypominające coś neutralnego. W tym doświadczeniu, które mam na myśli, wykorzystywano akurat kwiatki i bodajże pluszowe misie, czyli coś takiego zupełnie nie kojarzącego się z zagrożeniem. Więc wydaje się, że niektóre bodźce mają takie biologiczne, z powodów biologicznych łatwiej wywołują strach niż inne i łatwiej nauczyć się strachu na nie niż na inne. Także część emocji jest wrodzona. Dzięki temu, natomiast część emocji, tak jak oczywiście mówiłam Państwu o tych edukacyjnych emocjach, że tak powiem, na przykład stresie egzaminacyjnym, no my nie wiemy, zanim się nie zetkniemy z takim zjawiskiem, nie wiemy, że należy się bać egzaminu. Podobnie oceny szkolne u osoby, która nigdy nie miała z nimi do czynienia, prawdopodobnie nie wywołałyby żadnych emocji, ale u osób, które przeszły przez system edukacyjny, można sobie wyobrażać, że jednak zła ocena w szkole wywołuje dosyć silne negatywne emocje, bo uczymy się, jakie ma konsekwencje. Trzecie pytanie dotyczy tego, czy zachowania występujące, rozumiem, zarażanie emocji może występować pomiędzy różnymi gatunkami, czy emocje są odczuwane tylko wewnątrz swojego gatunku. Wiemy, że do pewnego stopnia zwierzęta są w stanie czytać emocje innych gatunków i wykorzystywać je na przykład jako ostrzeżenie, jeżeli w pobliżu pojawia się drapieżnik. Wiadomo, że na przykład okrzyki ptaków, które sygnalizują pojawienie się drapieżnika, będą odczytywane też przez inne gatunki, które dzięki temu mogą szybciej uniknąć zagrożenia. Wiemy, że my jesteśmy w stanie do jakiegoś stopnia czytać emocje innych gatunków, szczególnie tych, z którymi jesteśmy blisko, na przykład psów czy kotów. Może psy są bardziej oczywiste. To jest gatunek, który ewoluował z nami i towarzyszył nam przez bardzo długi okres czasu, więc my bardzo dobrze odczytujemy emocje naszych psów i wzajemnie. Psy są w stanie powiedzieć, co czujemy. Ja jeszcze powiem Państwu, że u siebie w laboratorium zadaliśmy sobie takie pytanie, czy szczury są w stanie odczytać stres eksperymentatora. I czy możemy zobaczyć efekty tego w mózgu. I przeprowadziliśmy takie doświadczenie. No nie mamy jeszcze wszystkich wyników, to jest jeszcze nieskończony projekt, ale już wiemy, że tak, taki efekt istnieje i eksperymentator, który jest zestresowany, któremu wzbudziliśmy nieprzyjemne emocje tuż przed kontaktem ze zwierzęciem, wywołuje silniejszą odpowiedź ciała migdałowatego, czyli tej struktury związanej z przetwarzaniem emocji, niż eksperymentator niezestresowany. Więc wydaje się, że nawet szczury są w stanie odczytywać emocje eksperymentatorów.
Dobrze. Kolejne pytanie dotyczyło barwy światła w doświadczeniach optogenetycznych. W tych doświadczeniach, o których Państwu dzisiaj mówiłam, światło niebieskie było długości 472 nanometrów, a światło żółte 589 nanometrów, ale te parametry się dosyć mocno różnią zależnie od konstruktów, których się używa. Te, których użyliśmy, te konstrukty jakby najbardziej efektywnie odpowiadają przy takich długościach fali. Natomiast w tej chwili, tak jak wspominałam, jest na rynku całe spektrum światłoczułych konstruktów czy światłoczułych białek dostępne. I generalnie jest tak, że to światło niebieskie używa się pulsacyjnie, natomiast światło żółte używa się w systemie ciągłym. To żółte głównie służy hamowaniu. Chodzi o to, żeby utrzymać odpowiednią dynamikę działania tych kanałów jonowych. One się muszą w określonym czasie otworzyć, a potem muszą mieć szansę się zamknąć, żeby ta komórka funkcjonowała jakoś, to znaczy nie umarła, bo nadmierne pobudzenie neuronu może się skończyć jego śmiercią. No i tutaj też może warto zauważyć, że to jest bardzo przydatna metoda, ale to nie jest idealnie to, co my mamy w warunkach fizjologicznych. To znaczy my zwykle trochę bardziej pobudzamy, niż to ma miejsce w rzeczywistości i trochę bardziej hamujemy. No aczkolwiek tak czy inaczej pozwala nam to zidentyfikować takie obwody neuronalne, które są ważne dla jakichś zachowań. A potem możemy jakby przejść dalej i przyglądać się im, starać się scharakteryzować je w warunkach fizjologicznych. Tutaj mamy następne pytania. Zaraz proszę mi dać chwilę, muszę je przeczytać. Dobrze, następne pytanie jest takie. Czym emocje różnią się od innych procesów neurologicznych, takich jak analiza bodźców zmysłowych lub myślenie abstrakcyjne? No, myślę, że przede wszystkim obwodana, czy na poziomie działania mózgu, to przede wszystkim obwodami neuronalnymi, czy częściami mózgu, które bardziej angażują. Wiemy, że w przypadku emocji niektóre struktury są ważniejsze niż inne i o ile dla bodźców zmysłowych kluczowe są te ścieżki przekazywania sygnału, które kończą się w tak zwanej korze czuciowej, to dla emocji taką strukturą, która jest absolutnie kluczowa, jest ciało migdałowate, które z kolei ma połączenie z różnymi strukturami korowymi, do jakiegoś stopnia kontrolującymi jego działanie, a z kolei mówimy, że wysyła projekcje, czyli samo może kontrolować takie struktury, które już bezpośrednio kontrolują określone reakcje emocjonalne, czy to na poziomie zachowania, czy na poziomie fizjologicznym. Ja Państwu mówiłam, że wzrasta ciśnienie krwi, czy wzrasta rytm oddechowy. No to jest właśnie kontrolowane poprzez ciało migdałowate i struktury, które są unerwiane przez ciało migdałowate. Dobrze. Następne pytanie jest takie, czy zmiana składu płynu wpływa na zmianę składu wydzielin? Czy podobny byłby efekt, gdyby ściółkę skropić wodą zwykłą i wodą słodką? To jest bardzo dobre pytanie. My generalnie podejrzewamy, że to, że myszy piją słodką wodę, wpływa na ten zapach, który mają. Nie wiemy, jakie substancje za to odpowiadają, natomiast na pewno nie jest to czysty cukier, bo gdyby myszy miały w moczu cukier, to by oznaczało, że mają cukrzycę. Tak nie jest. Natomiast prawdopodobnie wiąże się to, że dostają nagrodę, wiąże się z wydzielaniem jakiegoś określonego zapachu. Czy byłoby tak samo, gdyby skropić ściółkę wodą zwykłą i wodą słodką? Myślę, że nie. My bardzo dbamy o to w tych doświadczeniach, żeby tam nie było cukru, dlatego że chcemy kontrolować
to, że myszy nie mają dostępu do rzeczywistej nagrody. Więc one nie mają tam, no nic słodkiego tam nie ma. Natomiast mam takie, chyba mogę pośrednio odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja wspominałam Państwu, że tam jest taka struktura, ta kora przedczołowa, którą manipulujemy i to ma efekt na sieć społeczną. Więc my też zauważyliśmy w tych badaniach, że te myszy z uszkodzoną czy z czasowo wyłączoną plastycznością w korze przedczołowej mają problem z rozpoznaniem tych społecznych wskazówek. One nie znajdują tego, znaczy nie preferują, czy nie chodzą częściej do tego miejsca, gdzie wcześniej była słodka woda. Natomiast zrobiliśmy też takie kontrolne doświadczenie, tym samym myszom podając słodką wodę, i wtedy już zupełnie nie miały problemu ze znalezieniem. Mimo faktu, że ta kora była wyłączona, one tam chodziły i piły tą słodką wodę i była dla nich atrakcyjna. Więc ja myślę, że ta informacja społeczna, to trochę pośrednia odpowiedź, ale myślę, że ten wynik sugeruje, że ta informacja społeczna jest, to nie jest tylko kwestia obecności cukru, tylko jakaś informacja zapachowa, którą myszy sobie przekazują o tym, że jest nagroda w środowisku. Przy czym oczywiście one nie muszą robić tego świadomie. Być może picie słodkiej wody albo dostanie czegoś przyjemnego czy zjedzenie czegoś dobrego po prostu jako efekt uboczny wywołuje wydzielanie jakichś substancji, które dla innych myszy są sygnałem. Następne pytanie... Jak zestresować eksperymentatora? O, to tajemnica kuchni. Eksperymentatora można zestresować na różne sposoby oczywiście, ale w tym doświadczeniu, żeby robić to powtarzalnie, używaliśmy takiej procedury tak zwanego warunkowania strachu, w którym pokazujemy badanym na ekranie kolorowe kwadraty, na przykład żółte i niebieskie, i jeden z tych kwadratów jest związany z szokiem elektrycznym, który badany dostaje w przedramię. To nie jest straszny szok, to nie jest bardzo bolesne, no ale jest nieprzyjemne. Każdy badany sobie ustawia siłę tego szoku przed badaniem, więc nie robimy krzywdy, ale stresujemy eksperymentatora i wiemy, że taka procedura, bo mierzymy reakcje fizjologiczne ludzi podczas takich doświadczeń i wiemy, że one podnoszą na przykład przewodnictwo skórne, co jest taką miarą pobudzenia fizjologicznego u ludzi. Także tak, możemy w sposób powtarzalny, dobrze kontrolowany zestresować eksperymentatora w ten sposób. Kolejne pytanie, czy ludzie są w stanie odczuwać emocje innych ludzi w pobliżu, mimo że nie widzą ich reakcji ani nie słyszą, tylko wiedzą, że są obok? To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy my jesteśmy wzrokowcami jako ludzie, więc prawdopodobnie większość informacji, które czerpiemy przez to, że oglądamy innych. Natomiast do jakiegoś stopnia oczywiście jak coś słyszymy, ale nie widzimy ludzi, tutaj, ale to też mają ich nie słyszeć. No, ja myślę, że jakieś bodźce muszą występować. Są takie podejrzenia, że ludzie jednak czują zapach strachu na przykład. Ale te doniesienia są takie, powiedziałabym, na razie anegdotyczne. I nie do końca wiadomo, które zapachy wywołują strach. Także być może gdyby na przykład mogli czuć zapach, to mogliby się zestresować. Generalnie ja Państwu opowiadałam o myszach i dla myszy głównym bodźcem są bodźce zapachowe. Tak? To jest dla nich absolutnie kluczowe dla poruszania się w środowisku, żeby one mogły odczytywać zapachy innych zwierząt. Natomiast my jesteśmy raczej wzrokowcami, więc nie wiem, prawdę mówiąc nie znam takich doświadczeń na ludziach. Dobrze, mamy kolejne pytanie. Czy można przewidzieć emocje i się ich nauczyć? I czy reakcja emocjonalna danej osoby na konkretne wydarzenie jest zawsze taka sama? Czy można przewidzieć emocje?
przewidzieć emocje drugiej osoby, no do jakiegoś stopnia można. To znaczy są takie sytuacje, które w dosyć powtarzalny sposób wywołują bardzo określone emocje i u większości ludzi podobne. No jak na przykład kogoś, jak straszymy ludzi, to oni reagują dosyć podobnie. Ale to są takie proste emocje. Natomiast czy reakcja, to się trochę wiąże z odpowiedzią na drugie pytanie, czy reakcja emocjonalna danej osoby zawsze jest taka sama? Nie. Myślę, że to tutaj jakby zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to zależy od bardzo wielu czynników. To zależy od tego, jakby wydarzenie może być podobne, ale nasza reakcja zależy od naszego stanu emocjonalnego. To są na przykład, przychodzą mi do głowy badania mojego kolegi Klausa Lama, który pracuje w Wiedniu i który bada empatię u ludzi w zależności od ich własnego stanu emocjonalnego. I pokazuje, że na przykład jeżeli podwyższymy próg bólu, podamy środki przeciwbólowe ludziom, co się wydaje na taką niewielką zmianą, bo to nie są jakieś bardzo silne środki przeciwbólowe, to oni są mniej empatyczni w stosunku do innych. Jeżeli to zależy od, szczególnie takie emocje społeczne zależą od naszej relacji z tą drugą osobą. Jeżeli to jest ktoś, właśnie, to znowu badania nad empatią. To jest takie badanie, w którym sprawdzano, czy reagujemy empatycznie na jakąś nieprzyjemność, która się zdarzyła drugiej osobie. I okazuje się, że jeżeli ta nieprzyjemność dotyczyła kogoś, kto nam wcześniej pomógł, tak, to było tak zaaranżowane badanie psychologiczne, no to wtedy czuliśmy empatię wobec tej osoby. Natomiast jeżeli to była nieprzyjemność, która się zdarzyła komuś, kto nas oszukał wcześniej, to no, nie czuliśmy empatii. Tak? To szczególnie wyraźne było u mężczyzn. Kobiety były mniej zróżnicowane, były bardziej empatyczne generalnie, w każdym razie w tym badaniu. Więc to jest dosyć skomplikowane. To trochę zależy od naszego stanu wewnętrznego, to trochę zależy od tego, gdzie się znajdujemy, w jakim kontekście, od warunków zewnętrznych. Dobrze, i mamy następne pytanie. Czy bodźce z widzianych kolorów lub kształtów wpływają na emocje człowieka? Na przykład, czy zmiana koloru ubrań wpłynie na rozmowę lub reakcję pomiędzy ludźmi? Znaczy tak, gazety czasami piszą o tym, że takie efekty występują i że jakiś kolor ma jakiś wpływ na nasze samopoczucie. Byłabym ostrożna, to znaczy ja nie znam, prawdę mówiąc, żadnych takich systematycznych badań, które wiarygodnie by pokazywały wpływ kolorów na emocje. Następne pytanie też tego dotyczy. Czym się różni kolor czerwony od zielonego w umyśle? No ja myślę, że w umyśle to chyba nie ma aż takiej różnicy w reprezentacji. To znaczy my odbieramy kolory głównie na poziomie siatkówki, potem ta informacja jest przekazywana dalej do mózgu, więc rozróżniamy, przynajmniej większość z nas rozróżnia czerwony i zielony. I one mogą mieć jakieś znaczenie, które zostało do nich przypisane, bo część rzeczy, znaczy część tych efektów emocjonalnych może wynikać z uczenia się i w tym sensie jakieś kolory mogą mieć dla nas znaczenie. Bo jak Państwu mówiłam o tym, jak zestresować eksperymentatora, to wspominałam, że my tutaj pokazujemy kwadraty i te kwadraty tam są niebieskie albo żółte. No jeżeli powiedzmy jakiś kolor będziemy systematycznie łączyć z tym szokiem elektrycznym, który jest nieprzyjemny, no to być może ten badany będzie trochę mniej lubił ten, dajmy na to, kolor niebieski. Znaczy nie sądzę, żeby nasze badanie miało taki wpływ, bo ono było krótkotrwałe i nie było aż tak nieprzyjemne, a badani pewnie mieli bardzo dużo takich doświadczeń, znaczy mieli dużo innych doświadczeń z kolorem niebieskim, więc to się ich tak prawdopodobnie nie generalizuje,
ale wyobrażałabym sobie, że tego typu działanie, znaczy tego typu mechanizm może mieć miejsce, jeżeli, nie wiem, zawsze nam się dzieje coś nieprzyjemnego, kiedy dzieje nam się coś nieprzyjemnego, widzimy jakiś kolor, to pewnie zaczniemy go nie lubić. Jak wyglądał w umyśle kolor podczerwony? Znaczy to jest tak, że ta podczerwień to służy przede wszystkim temu, żeby pobudzić te białka światłoczułe, więc my możemy sobie tam włączyć jakiś obwód albo wyłączyć dzięki temu. Natomiast to zależy od tego, gdzie my wprowadzimy te białka światłoczułe, to znaczy w które neurony i w którą strukturę, i wtedy możemy mieć odpowiednie efekty, nawet bardzo przeciwstawne efekty, więc myślę, że ten kolor to będzie miał różne znaczenia, które mu nadamy w ten sposób. Dobrze, następne pytanie. Może to kwestia definicji, ale czy przekazywanie przez myszy informacji o dostępności pożywienia rzeczywiście można nazwać emocją, a nie po prostu przekazywaniem informacji? To jest bardzo dobre pytanie. Ja mówię o emocjach tutaj, dlatego że prawdopodobnie ta informacja jest pochodną tego, że zwierzę przeżywa jakieś emocje. Dlatego, że to jest definicyjnie rzeczywiście trudno oddzielić. Natomiast większość tych paradygmatów, które możemy użyć, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, jak mysz otrzymuje informacje, polega na wzbudzaniu emocji. Dajemy na przykład myszy słodką wodę i wiadomo, że to pobudza tak zwany układ nagrody w mózgu, czyli jest pozytywne dla myszy. Możemy, ja tutaj Państwu mówiłam o słodzonej wodzie, ale podajemy też, no, na przykład robimy warunkowanie strachu, czy tak jak to, o którym wspominam, u ludzi możemy zrobić coś podobnego u zwierząt i jakby potem pobrać ściółkę od takiego zwierzęcia. I znowu pobudzanie emocji. Problem polega na tym, że trudno oczekiwać, że zwierzęta zareagują na coś, co nie jest, co nie wzbudza bezpośrednio emocji. Teraz też prowadzimy takie doświadczenia, które właśnie zastanawiam się, czy, jak to rozdzielić. Prowadzimy takie doświadczenia na tym, czy chore zwierzę, czy zapach chorego zwierzęcia. Dostajemy taką ściółkę od naszego współpracownika, który bada takie modele zapalenia czy zakażeń, które naśladują zakażenia wirusowe i bakteryjne. I czy ściółka od takich chorych zwierząt może wywołać jakieś reakcje w zdrowych zwierzętach. No ale to też może, to też nie jest dokładnie dobry test, bo też możemy zakładać, że te chore zwierzęta mają jakieś emocje i być może to właśnie prezentują. Więc to jest bardzo dobre pytanie, ale chyba trudno oddzielić to eksperymentalnie. Kolejne pytanie, czy jeśli zablokować kanał węchowy u myszy, dana mysz będzie potrafić odczytać stres drugiego osobnika, zmysł słuchu, wzroku? Czy wiadomo, jak to jest u psów i kotów? Generalnie jest tak, że my robimy te doświadczenia troszkę inaczej, dlatego że blokowanie kanału węchowego u myszy, jak powiedziałam, on jest super ważny dla zwierząt. W związku z tym zablokowanie węchu powoduje stany depresyjne, to znaczy myszy przestają być aktywne, nie mają ochoty specjalnie się ruszać, nie mają ochoty na kontakty z innymi, nie chcą jeść. No generalnie nie funkcjonują normalnie, dlatego to nie jest dobry test, znaczy to nie jest dobry pomysł, żeby im uszkadzać węch. A trudno węch zablokować czasowo z powodów technicznych. Więc na przykład sprawdzamy, jak to jest ze zmysłem słuchu i zmysłem wzroku, odcinając te bodźce. No i okazuje się, że wtedy trochę odpowiedź jest słabsza, jeżeli wyłączymy bodźce słuchowe albo bodźce wzrokowe, ale odpowiedź ciągle jest. Wydaje się, że ten kanał węchowy jest tutaj dominujący.
Dobrze, ja myślę, że mamy jeszcze jedno pytanie i to już będzie ostatnie, bo ja tutaj już dostaję sygnały, że powinnam kończyć. Więc ostatnie pytanie jest takie. Czy to możliwe, aby zwierzę, człowiek przez urazy psychologiczne stracił możliwość odczuwania niektórych uczuć? Jeżeli tak, to czy da się je odzyskać? Wiadomo, że są takie problemy na poziomie mózgu. To znaczy wiadomo, że uraz, który prowadzi do uszkodzenia określonych struktur mózgowych, może prowadzić do zaburzeń odczytywania emocji. Natomiast wiadomo też, że na przykład uszkodzenia ciała amigdałowego, o którym wspominałam, prowadzą do zaburzeń przede wszystkim w odczuwaniu strachu. Natomiast czy może to być poprzez uraz psychologiczny? Są takie doniesienia, nie do końca wiadomo, jak to działa. Zwykle ludzie z czasem z tego wychodzą, to znaczy psychoterapia, która pozwala sobie poradzić z takim urazem psychologicznym, jakby daje możliwość, przywraca możliwość odczuwania w taki normalny sposób. Generalnie też trzeba sobie zdawać sprawę, że większość zaburzeń psychicznych czy takich problemów psychicznych, włączając w to depresję, która jest bardzo powszechna, prowadzi do trochę zmienionego odczuwania emocji. Tak? Mamy coś, co się nazywa anhedonią, czyli taką nieczułością na pozytywne emocje i pozytywne aspekty rzeczywistości. Więc to generalnie to, jak funkcjonuje nasz mózg, na pewno ma wpływ na to, jak odczuwamy emocje. Jest też taka uwaga, czy zadaję za dużo pytań? Nie, znaczy ja się bardzo cieszę, że jest bardzo dużo pytań. Ja myślę, że tu musimy już skończyć, natomiast niezwykle mnie cieszy, że Państwa interesuje to, o czym mówiłam. I chciałabym też w tym miejscu po pierwsze podziękować za uwagę, a po drugie zaprosić na kolejny wykład, o którym niedługo pojawi się informacja na stronie. Tutaj mają też Państwo informacje na czacie. Bardzo dziękuję.